Siemanko. Słuchajcie, teraz będę sobie nagrywał takie vlogi. Nie zakładam drugiego kanału, bo uważam, że to nie ma sensu. Mam jeden kanał na YouTubie i będę nagrywał część o biznesach, o inwestycjach, w które wchodzę, jak to wygląda, jak to się rozwija. Będę o tym opowiadał. I będą robione dwie playlisty. Jedna playlista będzie właśnie z tymi sprawami inwestycyjnymi, to co, to jak osiągam wolność finansową, a drugie takie vlogi, to co robię w wolnym czasie, moje wyjazdy, niewyjazdy. Także będę to wszystko opowiadał na bieżąco. Zadam, mam relacje takie pierde, można powiedzieć. No. Jak chcecie, możecie to oglądać, nie chcecie, nie musicie oglądać. To jest tak dla mnie, żeby sobie coś ponagrywać i nabrać prawy w nagrywaniu, że tak powiem. Na przykład jak będę teraz przez najbliższy tydzień czy dwa tygodnie będę ciął drzewo i takie porządki robił, no nie będę wszystkiego nagrywał przez tydzień czasu to samo, tylko raz nagram jakiś filmik, pokażę co robię, potem może będzie tydzień przerwy, nie będzie to vlog, daily vlog, że codziennie coś będzie, ale coś systematycznie będę starał się wkładać od siebie, żeby ten kanał jakoś miał oglądalność. Na razie o biznesach nic nie nagrywam, bo nic ciekawego się nie dzieje, powoli mi to wszystko wydobywa. Jak niedługo 14 bodajże czy 15 będzie miesiąc czasu od mojej inwestycji, wtedy nagram taki mój raport miesięczny, jak to wygląda po 30 dniach od czasu jak zainwestowałem w BitLab, także wtedy będzie nagrany filmik o tym co i jak i dlaczego. A wy będziecie sami sobie ocenić, czy warto, czy nie warto i po co ja to robię. Także mówię, będzie jeden kanał, na jednym kanale będą i moje vlogi. Każdy vlog będzie podpisany, vlog na początku, także jeżeli ktoś chce oglądać vlogi, to czeka, aż będzie tytuł vlog. Jeżeli ktoś chce oglądać tylko sprawy biznesowe, inwestycyjne, to co ja robię, no to czeka na to i też ogląda, lajkuje, komentuje, także wam zostawiam wybór. Na razie było parę wyjazdów do Wrocławia, nie Wrocławia, takie inne wycieczki sobie zrobiliśmy, zorganizowaliśmy sobie z żoną. Także pokazywałem to, mogliście sobie to ocenić. W tej chwili na razie nic nie planujemy, żadnego wyjazdu. Aczkolwiek pogoda sprzyja, także może weekendzik jakiś też się dziś wyjedzie, zobaczymy jak czas pozwoli na to. A póki co to jadę znowu na działeczkę robić porządki, także nie będę tego nagrywał, bo to bez sensu, za każdym razem nagrywanie, że robię porządki. Jak będzie coś się działo innego, to nagram. Będę się z wami dzielił tym na bieżąco. A póki co, miłego, spokojnego dnia wam życzę.